w takim typie pogody, z jakim mamy teraz do czynienia, kiedy jest bardzo ciepło, jest dużo energii w atmosferze, chmury, z których występują opady i burze, mają bardzo wysoki zasięg pionowy. One sięgają nawet do kilkunastu, 15-16 kilometrów w górę. W związku z tym są warunki, żeby w takiej chmurze poprzez prądy pionowe wznoszone kropelki chmury na górze zamarzały. I stąd właśnie bierze się grat, że kropelki wędrujące kilkakrotnie wewnątrz chmury przez tych kilkanaście kilometrów, to się rozpuszczają, to ponownie zamarzają. I kiedy taka gradzina, kulka gradu osiąga dostateczną wielkość, że już prądy powietrza jej nie utrzymują w tej chmurze, wypada po prostu w postaci białych kulek i przez chwilę jesteśmy świadkami ochłodzenia, a potem wszystko się rozpuszcza i wraca do letnich warunków.